Owsiak nie gryzł się w język. Zaskoczył słowami o 8 gwiazdkach. Jest nagranie. Za nami kolejna edycja Poland Rock Festiwalu. W sobotę, 3 sierpnia, odbyły się ostatnie koncerty. Z tej okazji podsumowujący głos zabrał Jurek Owsiak. Lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaskoczył słowami o 8 gwiazdkach. Owsiak spotkał się z mediami przed zaplanowanym na sobotę koncertem zespołu Telowe. Ogłosił, że w jego trakcie nad głowami osób zebranych pod sceną pojawi się sporych rozmiarów biało-czerwona flaga. Sektorówka zostanie rozciągnięta. Na absolutnie dla mnie symbolicznym numerze nie. Przepiękny numer, którym się często dzielę, kiedy widzę obok niepokojące historie. Kiedy obok widzę głupotę, faszyzm, ludzi z, no już nie powiem, a może i powiem, z obszaru 8 gwiazdek, zaskoczył słowami Owsiak. Poland Rock Festival. Owsiak o niepokoju w sercu. Błyskawicznie lider WOŚP-u zaczął tłumaczyć swoją wypowiedź. Po prostu czuję wtedy w sercu niepokój, żeby znowu czegoś nie zepsuć. Żeby nie być znowu nienawistnym do innych ludzi. I wtedy ten utwór każe nam pomyśleć, aby się powstrzymać z jakimkolwiek hejtem, z jakąkolwiek przemocą i nie tłumaczyć sobie, że przemoc jest dobra na przemoc, argumentował. Nie da rady, to w ogóle nie wychodzi i zawsze będziemy w tym samym punkcie złości, zaciskania pięści, dodał. 8 gwiazdek. Co o nich wiemy? 8 gwiazdek, interpretowanych jako hasło JCPiS, narodziło się w internecie przed kilku laty. Można je do dzisiaj zobaczyć na wielu transparentach podczas antypis demonstracji. Hasło ogólnie powstało na pewnej grupie facebookowej. Mój znajomy zaczął pisać posty, w których przypominał o największych aferach rządowych, a że był wtedy wściekły na ekipę PiS, to zaczął cenzurować nazwę i pisał ją jako 3 gwiazdy, mówił w lipcu 2020 roku w rozmowie z Onetem administrator profilu Ruch 8 Gwiazd, który obserwuje na Twitterze ponad 100 000 osób.